Siemano, witam w Car Mechanic Simulator. Mamy tutaj Royal GT R. Mamy naprawić w nim według zlecenia skrzynię. Nie znaleziono części. Nie będziemy jeździć na żadne ścieżki diagnostyczne. Po prostu postawmy go na podnośnik i... No i bierzmy się za niego, nie? Podniesiemy, zdemontujemy skrzynię. Zaraz tylko zobaczę sobie, czy do rozrusznika jest dostęp. O Jezu! Co tu jest? Tam nam telefon dzwoni. Dobra, na podnośniku. No więc autko w górę. Autko w górę z godnym chórem kaczki. Dobra. Pompa wspomagania. Tutaj mamy skrzynię biegów. I demontujemy rozrusznik. Stan części ma być 86%. Aha, panie kochany. Tu potrzebujemy wał napędowy zdemontować. Skrzynia w stanie opłakanym, jak widać. Podejrzewam, że sprzęgło też do roboty. Dobra, możemy ściągać skrzynię. Skrzyneczka V8 i koło zamachowe do roboty. Plus tutaj mamy łożysko dociskowe sprzęgła. Pach, 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 tarcza sprzęgła. Dobra, koło zamachowe, czy ja coś mam z tych części? Koło zamachowe 97 może być. Tarcza sprzęgła, docisk sprzęgła i jeszcze łożysko. No i skrzynię trzeba będzie już kupić do V8. Tak, łożysko dociskowe i skrzynię do V8, albo skrzyni chyba nie mam. Zobaczmy magazyn części. Skrzynia biegów, V8, nie mam. Dobra. Ok, tablecik, ciach. Nie musimy podchodzić do komputera. Wygoda. Tak, potrzebujemy łożysko dociskowe sprzęgła. Kupmy dwie sztuki, tak na wszelki wypadek, żebyśmy mieli już na przyszłość. I jeszcze potrzebujemy skrzynia biegów do V8. V8 4x4 jest V8 1500 dolców. Dobra, nie błądzimy dłużej. Łożysko, skrzynka. I mamy już GTR-ka zrobionego. Jeszcze tylko zamontujmy wał. O, tutaj musimy wejść na układ wydechowy i dopiero wtedy montaż wału. Tak. Ok, mamy zlecenie. Zarobiliśmy z jakieś 2000 dolców. No dobra, kończymy zlecenie. A, rozrusznik jeszcze. O, ale wząg. Ja pierdziele. Gdzie tutaj jest ta skrzynka? I montujemy sobie rozrusznik. Kończymy zlecenie. 26 tysięcy. Potrzebuję miliona na początku, ale coś mi się wydaje, że lipa, panie. Czy możemy coś naprawić? Części nie mamy nic do naprawy. Przyjmijmy sobie jeszcze zlecenie, w takim razie jedno. Weźmy sobie Salem Kieran. Weźmy sobie tego Castora Airquake'a Rexa. Naprawa silnika, silnik nie ma mocy, słychać stukanie z komory silnika, wymień olej i filtry oleju, trzeba wymienić filtry. Układ hamulcowy wymaga naprawy. Dobra, przyjmijmy zlecenie. Grubsze zlecenie, grubsze auto. Zobaczymy sobie tego Castora, jak on się prezentuje. Trwa wczytywanie. Dobra, mamy suwa. Mamy suwa. Co tutaj jest? Tu jest elementy karoserii. A, nie ma mocy, trzeba wymienić układ napraw, silnik. Nic nie mamy, żadnych części, filtr paliwa, powietrza. Słychać stukanie. No tego to trzeba przyczepać, jest za dużo. Zaraz, tutaj mamy filtr oleju, tutaj mamy filtr oleju. Jest za dużo rzeczy do zrobienia. Dobra, czyli co, zaczynamy od ścieżki diagnostycznej. Przepraszam, lakiernia. Przesuńmy go na ścieżkę diagnostyczną. Nie można uruchomić silnika.
Czyli nie możemy też wyjechać sobie w podróż. Nie możemy uruchomić silnika. Dobra, bierzmy się za niego w takim razie, za dziada. Co my tam mamy w komorze silnika? Dlaczego nie możemy uruchomić silnika? Tak, ja bym proponował filtr paliwa najpierw wymienić, rozrusznik też. I tutaj mamy pompę ABS-u. No dobra. Dobra. Filtr paliwa, tablet. Tak, filtr... Nie. Filtr paliwa, dobra. Zamontujmy ten filtr paliwa. Silnik w opłakanym stanie, po prostu. Tak, to zaraz będziemy wszystko demontować pewnie. Rozrusznik, tak samo. Możemy już na ścieżkę diagnostyczną wyjechać. Ścieżka diagnostyczna, no niestety. Dobra, stawiamy go na podnośnik prawy. No i lecimy. Lecimy z tym koksem. Co tutaj w tym Earthquake'u mamy? Dobra, zróbmy sobie badanie małe. Tryb badania, skaner OSD. Tryb badania F1. Mamy skanerek zakupiony. Zaraz nam tu pokażę wykaz części. No i tak, listwa wtryskowa DL, świeca, 4 świece, cewka zapłonowa, nawet 3 cewki zapłonowe. Dobra, wymieńmy to, może go się uda uruchomić. Jakość części 73% minimum. Dobra, tablet. Tak. Zapłonowe, potrzebujemy cewki. Raz, dwa, trzy, cztery. Potrzebujemy też świeczki. Raz, dwa, trzy, 4. Listwa DL. Czy my mamy taką listwę? Zaraz zobaczymy. Listwa, no nie mamy. To też sobie zakupimy. Dobra. Może po tym nam się uda odpalić silnik, żeby pojechać sobie na... zrobić jeszcze, sprawdźmy sobie pompę paliwową. O, zbiornik paliwa, pompa paliwowa jest. Widać w stanie opłakanym. Zakupimy sobie pompkę. Pompa paliwowa. A jeszcze zobaczymy przed tym, czy to wystarczy, żeby go odpalić. Pompa paliwowa jest, ok. Spróbujmy go przestawić na ścieżkę diagnostyczną. Nie możemy dalej uruchomić silnika. No więc trzeba go troszeczkę tutaj porobić. Musimy go niestety sprowadzić na ziemię, ponieważ... Chociaż zaraz, bo się zastanawiam, czy jest sens. Dobra. Sens jest jak najbardziej. Spuśćmy ten olej. Zróbmy cały tutaj generalkę silnika, a później będziemy... się zastanawiać. Dobra, gdzie on ma korek spustowy? No jest gdzieś tu, tak? No, powiedzmy, że to będzie ok. No. Najwyżej troszeczkę rozlejemy, no trudno. No co jest? Czarna maś. Dobra, udało się pozlać. Masakra, nie mogę kamery ustawić. Chyba się udało zlać. Dobra. Zlewara oleju tutaj. No to dobra, mamy olej. Tam widziałem jakąś michę już taką nieciekawą. Miska olejowa, ściągnijmy ją. Jak robić generalkę od razu, to od razu. Dobra, mamy ściągniętą. Pompa wspomagania, filtr oleju od razu wymieńmy. Do V8. Tłok z korbowodem. Czy możemy teraz kompresję zadać sobie? Testy kompresji. Zaraz nam pokażę wszystko co i jak. Czy tłoki są do wymiany? O. Tłok z korbowodem 5%. Dobra, jeden tłoczek do wymiany.
Tutaj go widzimy. Musimy sobie tutaj podpora wału. Musimy sobie te podporki ściągnąć. Aj, dobra. Auto na dół w takim razie, bo nic tutaj nie wymyślimy. Amerykański. Dobra, silniczek. Tak. Listwa do wymiany jest ta. Jakieś świeczki, podejrzewam, że też tutaj. Cewka. No, ale tu widzę jakiś szrot. Dobra, demontujemy, rozkładamy cały silnik, bo to bez sensu. Tutaj musimy i tak tłoczek wyciągnąć. Tak, tutaj musimy zawory. Tutaj jest dużo roboty generalnie. Przepustnica, demontaż, ciach. Co tam jeszcze mamy? Kolejna listwa. Tak, tutaj cewka jedna, druga, trzecia, czwarta. Jak widzicie, jedna, druga, trzecia świeczka. A, dobra. Ściągnijmy sobie pokrywę. Dobra, wymontujmy te świeczki jednak. Dobra, stan jest jaki jest, że tak powiem. Pompa ABS-u. Najpierw moduł. Moduł ABS-u i teraz pompka. Rozrusznik też widać jest w nieciekawym stanie. Dobra, demontujemy rozrząd. Ja sobie zdemontuję wentylator, chłodnicę, żeby mieć fajny podgląd na rozrząd. Zaczynamy od napinacza paska. Następnie możemy sobie tutaj pościągać. Możemy. Co jest? Paska nie możemy tknąć. Kolektor dolotowy, dobrze. Kolektor sobie ściągniemy, rolka prowadząca. Teraz paseczki demontujemy. Paski 74. Teraz tylko przypomnę, 82, a 73 mamy części, dobra. No okej. Dobra, rolka pompki wody. Sama pompa wody też musi być demontowana. Teraz musimy wszystkie rolki prowadzące pościągać. Śrubkę odkręca. Okej, okay, koło pasowe. Tu jeszcze roleczka, to jest V8, dlatego tyle tego jest. Potrzebujemy ściągnąć sobie alternator i potrzebujemy jeszcze ściągnąć sobie. Tutaj mamy. Okej, okay, pompa wspomagania. Jeszcze jedna rolka nam została. Dobra, teraz pokrywa. Rozrządu. Jeden paseczek, drugi paseczek, stan nieznany 74 i tutaj mamy 82, czyli jest ok. O, tak. Koła zębate. Bałka rozrządu, teraz... Wałki rozrządu, dobra. Głowica. Najpierw muszę kolektory pościągać. ...80%, dobrze. Więc możemy sobie głowicę ściągnąć, to chyba był tutaj ten wał, ten tłok. Dobra, i tutaj jest ten tłoczek do wymiany. No okej. Dobra, tam już chyba nic innego nie mamy. Znaczy nic tutaj nie mamy do demontażu. Okej. Dobra, tłok. Zaraz, tryb montażu.
tłok z korbowodem. Tłok. Dobra, tłok z korbowodem. Tych części raczej nie możemy naprawiać, więc tutaj sobie. Dobra, tłoczek już mamy. Zobaczmy jeszcze zlecenie. Aha, tutaj są jeszcze jakieś dwie części, co nigdy nie znaleziono. Na pewno rozrusznik. Dobra, montujmy tą głowicę, najwyżej będziemy. To zaraz. Jeszcze sobie zerknę tylko od spodu, jak to wygląda. Muszę na podnośnika niestety wrzucić. Tutaj mamy jeszcze podpora wału, widzę, zadziała. To będzie ten jeden element, który nie wykryliśmy wcześniej. Wał jest ok, tutaj wszystko ok. O, dobra, jeszcze jedna część w silniku. Tutaj mamy generalnie nowe elementy. Dobra, to by chyba było na tyle. Dobra, załóżmy sobie te podporki wału. Podpora łożysko wału. Kupmy sobie z dwie. Podpora. Dobra, jedna na razie wystarczy. Już możemy michę montować. Miska olejowa, nie wiem czy to nie można naprawić tego elementu. Pokrywa 74, tego nie będę ruszał nawet, bo mogę jeszcze zniszczyć. Miska olejowa do V8. Dobra, to jest to, 220. Ła, nie to. Zamontowaną. Cały czas mamy jakąś jeden element, że nie znaleziono, bo to jest tak, napraw silnik. No dobrze. Spróbujmy zdemontować może ten rozrusznik. Czy to jest rozrusznik? Tak, to był rozrusznik. Okej. Zakupmy sobie od razu rozrusznik do V8. Rozrusznik V8. Dobra. Montujemy. Ciach. Ok. Czy mamy tutaj felga retro? No, musimy go na dół sprowadzić na ziemię. Kolektor dolotowy, wałki rozrządu są ok, że tutaj wałki rozrządu już z tej strony nie będzie tak łatwo, bo nie mamy. Dwa wałki rozrządu. Wałek rozrządu i my potrzebujemy V8 i dwie sztuki. Dobra, od razu sobie świeczki wkręćmy. Tu pójdą nowe. Dobra, koło zębate. I z drugiej strony to samo. I tutaj potrzebujemy koło zębate wałka rozrządu.
Koło zębate, wałka rozrządu. Ok, świeczki podkręcajmy. 3, 4 sztuki. Ok. Rozrząd możemy poskładać. Tutaj roleczek nam będzie brakować troszeczkę, ale to nie szkodzi. Rolka prowadząca. Rolka prowadząca. Tutaj to samo. Tutaj to samo. Tutaj to samo. Typ A. Chłodnica za chwilę. Pompa wody jest w dobrym stanie. Rolka pompy wody już nie. Tablecik. Rolka. Rolka, pompa wody. Pompy wody zastosuj. Dajemy nową. No co jest? Dobra. Pompa wspomagania. Pompa paliwa wody wspomagania V8. To potrzebujemy tą część. Jest ok. Dobra, koło pasowe. Tutaj mam jeszcze jakąś rolkę prowadzącą B. Alternator też jest ok. Chyba że alternator nie, chyba wymieniliśmy alternator. Zaraz zobaczymy na zleceniu. Alternatora no niby nie ma. Silnik nie ma mocy, no to to wymienimy. Dobra, filtr powietrza. Kolektor odlotowy, znaczy wydechowy, przepraszam. Ła, tu widzimy filtr powietrza w jakim stanie. I zaraz filterek sobie kupimy. Tak, filtr oleju V8. To chyba musimy kupić nawet. To może zrobimy tak. Filtr po prostu. Filtr. Dobra, potrzebujemy tak, V8, potrzebujemy paliwa, mamy filtr powietrza, możemy wziąć. Budowa, to wszystko dobre. Na podnośniku, dobra, montujmy tutaj pokrywę głowicy. W stanie, jakim widać. Nowe cewki zapłonowe. Damy nowe cewki, to były chyba nowe świece. Wsio, druga strona. Aha, tu też musimy pozakładać te paski. Tak, tutaj klinowy jeden, drugi klinowy. Możemy założyć chłodnicę, możemy założyć wentylator już. Tutaj mamy rolkę prowadzącą jeszcze napinającą. Ok, i tutaj jest napinająca. Napinać paska, ok. Fajne te dodatki SUVy, jeżeli chodzi o to, są jakieś inne samochody, nie tylko te małe Picacento. No, w sumie tutaj pojechałem, w sumie to mogę zdemontować, bo to akurat nie potrzeba. Damy CW-czkę 75, troszeczkę będzie słabszy. Za dużo kupiłem tych cewek. Tutaj jest któraś 100%. Zdemontujemy, damy tą, która była. 82, więc ok. Dobra. Listwa wtryskowa. Kolejna listwa wtryskowa. No dobra, powinniśmy uruchomić silnik. Aha, pompa ABS-u. No to tutaj mamy jakąś pompę? Nie ma. Pompa ABS-u i chyba moduł ABS-u. Musimy niestety kupić pompę ABS-u. Pompa ABS-u. Moduł chyba też ABS.
Więc moduł ABS-u też musimy kupić, ponieważ chyba nie mamy. No a jak mamy, no to lipa, nie? Dobra, V8 będzie zaraz. A, mieliśmy moduł ABS. A, 71. My musimy tutaj zamontować 73. No i to dobrze, kupiliśmy moduł ABS-u. Są rzeczy, których się nie naprawia tutaj w tej grze. Dobra, to mamy. A rozrusznika nie mamy. A rozrusznik, aha, z podnośnika, dobra. Dobra, zobaczmy sobie na zlecenie. Silnik naprawiony, silnik nie ma mocy. To filtr powietrza jeszcze. Olej i filtry, no to na podnośniku już. Co tam jeszcze mamy? A, filtr powietrza mógłbym już z dołu wymienić. Znaczy z góry. Dobra, tutaj rozrusznik V8 to jest zamontowany. Filtr oleju. No. Dobra, filtr oleju mamy, nowy. I układ hamulcowy. Układ hamulcowy. Dobra, jeszcze ten filtr powietrza, układ hamulcowy, no to pójdziemy już sobie na ściechę diagnostyczną sobie wjedziemy i zobaczymy co tam piszczy. Co ja mam wymienić? Filtr powietrza. O, jest, dobra. Się troszeczkę zwiesiłem. Dobra, i jeszcze tak, dobra, to musimy olej wlać i układ hamulcowy. Układ hamulcowy chyba pojedziemy już na ścieżkę diagnostyczną, nie chcemy się wszystkich kół kręcić. Olej. Olej wlewamy tak, że próbujemy demontować korek. Jak widzicie, możemy tutaj sobie wlać oleju. Dobra, starczy. Sprawdźmy sobie poziom oleju. Bagdecik. Ciach. No, nalaliśmy do połowy. Jest ok, nie za dużo, nie za mało. Macha zamykamy. Układ hamulcowy, no jakbyśmy tak sobie na upartego, no to tutaj mamy coś do wymiany. Dobra, to nie jedziemy nawet na ścieżkę. Zróbmy to na miejscu. Tutaj widać docisk, klocki, tarcza. I wymieniamy, damy tarczę nowszą, troszeczkę klocki też możemy dać nowe i zacisk hamulca też nowy. Dobra, to jedno mamy już z głowy. Ok, jeszcze mamy za dwie, zobaczmy sobie tutaj jak to wygląda. Jak to mechanik sprytnym okiem, ciach, podobna sytuacja. Demontujemy, zacisk będziemy musieli kupić, ponieważ już nam się pokończyły zaciski. Tak, tutaj jest kodocisk do wymiany. Klocki są chyba w stanie ok. Zobaczmy sobie tryb badania. Klocki, tarcza jest ok. Zacisk. Zacisk hamulca. I montujemy. Nowy zacisk. Dobra, to mamy. Jeszcze coś nam zostało. Jeszcze nam zostały trzy elementy. Dobra, obstawiam, że tutaj też coś jest do wymiany. Teraz ściągam koło, nie będę patrzył. Oczywiście tarcza do wymiany. I podejrzewam, że klocki do wymiany. Tu jest tarcza wentylowana. Takiej tarczy, a mamy nawet jedną wentylowaną. Klocuszki, zacisk hamulca, montujemy koło. Tu były dwa elementy wymienione, więc jeszcze w jednym kole cały układ hamulcowy do wymiany, łącznie z pompami. Pompa nie pracowała,
prawidłowo, więc, hamulce nie brały równomiernie, stąd takie zużycie. Na jedną stronę, na drugą, tutaj mamy do wymiany chyba klocki, oczywiście. Na chwilę zacisk hamulca, możemy sobie zdemontować. Klocków mamy całą masę i montujemy. I jak widać, kończy się nasza zabawa z Earthquake'em. Ja tutaj już nie będę nagrywał teraz kolejnych odcinków i jeżeli chodzi o te samochody. Próbuję dobić do tego, żeby mieć parking, startować w aukcjach i robić samochody na sprzedaż. Zarobiliśmy 4 koła, także dobry zarobek. Kończymy zlecenie. A wytrzymajcie się. Do zobaczenia w następnym razem.